O, zobaczcie, jak to się zaczyna. Zapas. Tak, cały jestem w śluzie. Bo nie można i zapachu przekazać przez kamerę, ale uwierzcie. Tak, nie ma możliwości nieprzeniesienia, ale przynajmniej je próbuję ograniczyć trochę. Dobrze. Waltek, już teraz mówię, co będziemy robić. Bierzemy rybkę. Przygotowane stanowisko jest do tarła. Tak, bierzemy po dwie ryby. Po dwie ryby. Tak, tak. Których mamy za wiele. Przygotowana kaszta z anestetykiem. Miękkich? 10, z czego pewnie 7. Ryby trafiają standardowo, jak przy profesjonalnych tarłach, do anestetyku. Zawsze tak powiem. Tam się uspokajają. Chodzi o to, żeby nie wariowały podczas pobierania gamet. Ktoś kłódę nie zabiera, bo ona idzie od razu do wynoszenia? Nie, ona idzie sobie tam do odpijalni. No. Wojtek dyrykuje ludźmi, kto co ma robić, żeby to było szybko, sprawnie. No dzisiaj akurat... A tutaj mamy stanowisko jeszcze, powiedzcie. Pomiarowe i pobierania prób. Co to za próby będą pobierane? Bierzemy materiał do analiz genetycznych od wszystkich rodziców, którzy biorą udział w tarle, tak? I później po kilku latach, po dwóch, trzech latach pobieramy materiał od ryb, które powracają do rzeki, od potomstwa i sprawdzamy po prostu, ile z tego potomstwa pochodzi konkretnie z tego tarła. Super temat. I takie coś robimy na kilku rzekach w Polsce, na Redze, na Parsecie, wcześniej robiliśmy na Wiśle, no i w tym roku zaczynamy na rzece Smut. Będziemy mogli odróżnić ilość jakby tarła naturalnego, w sensie od tych ryb, które powracają. W konkretnej partii, bo w tym roku robimy to tak, że część ryb będziemy podzielone, będziemy wiedzieć, czy to było zarybień na rybkiem na przykład, czy wylęgiem. Tak? O, jeszcze nawet. Mhm. Niesamowite, widzicie, jak to... Dobra, to ja jestem gotowy. Wejdziesz, wiesz co? Zdrowo. A ile dałeś? 17, tak? No, wystarczy. Wystarczy, nie? Ryba się uspokaja, zobaczcie. Tak nie ma z tego tarła. To wygląda drastycznie, ale proszę mi wierzyć, że to jest standardowa procedura, bardzo pomagająca zarówno w procesie pobierania ikry, jak i samej rybie. Po ilu się odpija gdzieś tak? W jakim czasie? Kilka minut. Tam. Kilka minut, nie? Czasami dwie minuty i rybka wstaje na nogi, czasami. Możemy wpuścić taką rybę po tarle nawet tutaj, będzie fajnie widać, jak ona sobie gdzieś leży. Z taką firanką na brzuchu i sobie tam oddycha, a później staje fik i jest rybka gotowa. Możemy taką próbę wykonać, nie? No. Słuchaj, tak. Pierwsza sprawa, sprawdzaliśmy, czy są ryby miękkie. No są generalnie miękkie, chociaż słabo z tym dzisiaj wyszło, bo na 100 ryb mamy 10 ryb miękkich, z czego się okaże, że 3 nie. Jeszcze nigdy się tak nie zdarzyło. Nigdy się tak nie zdarzyło, żeby tak mało ryb było miękkie. W okresie czasu? Mówisz nigdy, w sensie... No, odkąd tu na przestrzeni? No, przynajmniej 8-10 lat. Słuchaj, teraz powiem ci tak techniczne, takie jakieś to są ważne rzeczy. Przeprowadzamy tarło na sucho. Zawsze. Tak, tarło na sucho. Dlaczego to robimy? Bo jeżeli woda nam się dostanie do ikry, ikra zaczyna pęcznieć, tak? Zaczyna pęcznieć, zamyka się mikrokule, no i zapłodnienie nam spada, tak? Druga sprawa, jeżeli do mlecza dostanie się kropla wody, aktywują się plemniki. One są aktywne około minuty. Czyli jeżeli pobierzemy mlecz i wpadnie tam kropelka wody, mlecz wygląda tak samo, próbujemy zapłodnić i zapłodnienie jest zero, nie? I wtedy mamy na wylęgarni niespodziankę, że za 2 miesiące zamiast oczy nie ma oczu. Po prostu jest niezapłodniona. Więc mega ważne jest, żeby to było suche. Jako, że te tarło robimy przeżyciowo, no i zależy nam, żeby tych ryb by przeżyło jak najwięcej. Ja tych całych ryb nie wycieram do sucha całkowicie. Tylko mam taką jakąś tam technikę, że wycieram okolice otworu płciowego i łapię przede wszystkim ryby, owijam dookoła pokrywy skrzelowe, bo bardzo dużo wody zostaje w pokrywach skrzelowych. Także no już ci pokazuję, jak to wygląda mniej więcej. Są niewielkie ryby, bardzo poręczne. O, biorę sobie tutaj, tylko epetynę chowam, tak? Delikatnie, ryba fajnie śpi, delikatnie przecieram tylko przy brzuchu, tak żeby całej ryby ze śluzu nie wycierać, ale żeby ta woda jednak mi się nie dostawała do miski. Jeżeli jest ryba miękka, mam nadzieję, że ta będzie taka,
To nie trzeba wcale jakiejś siły, wystarczy, żeby tę ikrę pozyskać. Nie trzeba gdzieś tam szarpać, nie szarpać. Bardzo ważna sprawa jest, żeby trzymać głowę jak najwyżej. I taką niewielką rybę, która ma tutaj jakieś niecałe 60 cm, to nie ma absolutnie problemu, żeby jedna osoba to robiła. Ja trę ryby takie do 80 cm sam. Znaczy, no ja mam trochę też wzrostu i ten zasięg ramion większy niż tak przyzwoity normalny ichtiolog, więc to jakiś mi tam mam tak, mam jakiś taki, wiesz, plusik. Co prawda wysokiemu człowiekowi ciężko jest w życiu, ale przy tarle jest to pomocne. No takie rybki około 55-60 cm się trzeba bardzo szybko zobaczyć. Nie trzeba wcale jakoś... O, widzisz, nie śpi. No, jeszcze nie śpi. No. Jeszcze nie śpi. I ta ikra... No, ale już wiemy, co by było, jakby faktycznie nie była w anestetyku, to nie wiem, czy byśmy tutaj mogli... Nie. Ja w ogóle nie wiem, czy jej za chwilę nie włożymy jeszcze na chwilę, żeby nie zwiększymy po prostu... Tamte będą dłużej tam... Nie, jeszcze tak. Dobra, jak te objawy chorobowe zapisujemy na plusy? Pozyskujemy jakąś niewielką partię ikry i do wiadereczka. Po co? Że się okaże, że jakaś jest ikra przejrzała, czy cokolwiek jest złego z ikrą, no to nie mieszamy tej ikry, tak? Kładziemy na aparat tylko ikrę, która wygląda no dobrze lub bardzo dobrze, a u nas wygląda prawie zawsze bardzo dobrze. Samice troci, tak, otwieramy. Samice troci bardzo rzadko przejrzewają, a jak widzimy na załączonym obrazku w ogóle praktycznie nam teraz nie dojrzały. Mamy 8 listopada, gdzie już tarło powinno być, można powiedzieć, że w pełni. Ani w rzece, ani tutaj widzisz, ryby są jeszcze niegotowe. A różnica temperatur na przykład z zeszłego roku o tej porze, jaką mieliście, no, pamiętasz? No jest, nie pamiętam, no ale zobacz, jak jest. No. Wszyscy jesteśmy w topeczkach letnich. Tak, 6 stopni. Tak, także woda ma 8 stopni. Tak, 6 stopni. Woda ma 8 stopni. A teraz 8. Woda ma 8 stopni w rzece. I wiesz, no są jakby takie dwa czynniki, które w jakiś tam sposób działają na te ryby, stymulującą na dojrzewanie. Jednym jest temperatura, z którą mamy dzisiaj tutaj akurat, widzisz, problem. Jest za wysoka, a drugą jest fotoperiod, czyli długość dnia i nocy. I widzisz, fotoperiod w tych główkach rybich gra, wszystko tak. Jest ok, a temperatura jednak te ryby ściska i na 100 samic... To jak na szczupaku, też szybciej reaguje na fotoperiod, nie? Niż tak. Na temperaturę. Na 100 samic mamy 10, być może 10 miękkich, nie? Jeszcze po prostu tak słabo, to odkąd tu pracuję, nie było. W ubiegłym tygodniu to... jeszcze ponad 10 stopni miała woda. A to chyba przez to, że przyjechałeś chyba, wiesz? Tak zawsze jak przyjedziesz... Wiesz, co chciałem powiedzieć, no ale jak powiedziałeś, to już okej. Okay. Nie, no to tak jest zawsze, chcesz coś fajnego pokazać. Dobra, rybę daję naukowcom. Dobra, a teraz fajny. Tak, długość poproszę, objawy chorobowe. Wojtek, jak tam było? No oczywiście bez objawów. 58. Długość 58. Uwaga. Samica, tak. Nie ma. Tak jest. Naukowcy pobierają. Akurat od bytowej zawsze? Nie. Dobra. Łuskę. No i odpieram. Mogłeś już zjeść? Tak. No to aha, bo już tutaj chciał, tak? Bo myślałem, że chciałeś w porę, nie? Jeszcze naukowiec. Jeszcze Marcin, tak. Marcin Stokowski z Sopotu. Jeszcze tak, powierzę sobie śluz, tak tutaj. Zobaczcie, jak to jest organizacja. Gdzieś tutaj próbuje, jeden z naukowców, który próbuje gdzieś tutaj dociec, co to jest ten UDN nieszczęsny. Tam bada jakieś hormony i przede wszystkim też środowisko. Akurat Marcin zajmuje się głównie środowiskiem. I akurat w tym miejscu, on by mógł powiedzieć więcej, może później go złapiesz na chwilę. Tak, już jesteśmy umówieni. Tak, Marcin tak, ogląda kanał Ratuj Ryby. I gdzieś tam... Ma zasubskrybowane przeciwieństwo do ciebie. Nie mam przecież. Pana chemiczne rzeczy.
Teraz tak. I dokończymy jeszcze tą samiczkę, która nam się zaczęła. Ale nie chciała spać. No i teraz śpi elegancko. Jedna z największych ich, czy największa? Największe ziarno? Największe ziarno, to jakie tre ryby, to są łososie oczywiście. Pojedziemy dzisiaj na wylęgarnię, to zobaczysz, jakie to są grochy. Takie ziarka wielkie, jeszcze jak napęcznieją. Że... Bardzo duży wyłuszczek żółtkowy, jak się wylęk wyjdzie, prawda? Tak, i łososia to... Pokaż te płetwy jeszcze. Ja bym to wziął jako otarcia, to nie są ani plamy, ani... No może. Także w basenach, także jest ryba moim zdaniem. Można jako lubię tak płetwy albo... Mhm. Cześć. Lista, procedura. Mierzone. Cześć. Pobierane próbki do badań. Oznaczone ryby. Pani Joanna notuje wszystko. Chodź z tym. Po łusce będziemy mogli określić wiek, prawda? Co jeszcze? No, można też wyizolować DNA, bo to jest wytarta pieluchą. Tak. Ale ona sama nie jest wytarta pieluchą. Wiesz co, prawie nic nie, to jest jakby taki zapas. Co się Wojtek tutaj? Tak, może się też wypuścić. Gdzie jest ta pierwsza? Tu jest. Tu sobie oddycha rybka, tak? Ma już te odruchy swoje oddechowe. Z brzuszka się zrobiła firanka. Ryba za tam 2-3 minutki wstanie. Marcel ją ładnie wypuścił. Będziemy obserwować. Jaka duża? Zobaczmy. No to nie o to, żeby ikrać. Nie, ale jest. Tak, pobierany jest śluz. Dobra. Panie Marcinie, proszę powiedzieć, do czego? Pobieramy śluz na analizy biochemiczne. Będziemy określać hormony, które są zawarte w tym śluzie. Ale też będziemy sprawdzać, jak jeśli zdobędziemy odpowiednią ilość śluzu, jak środowisko wpływa na właściwości mechaniczne samego śluzu. I to jest coś, co myślę też może być istotne, jeśli chodzi o choroby. Bo śluz jest taką pierwszą, najważniejszą ochroną. Warstwą ochronną. Barierą. Tak uczy dzieci. Dobrze. Teraz tak, fajną mam rybę. W końcu jakąś taką przyzwoitą, także... Gdzie jest miseczka moja? O, jest miseczka. Jeszcze sam jesteś w stanie ją utrzymać, ryba, widzę. O, to jest miękka ryba, widzisz. Ciężko ją utrzymać, żeby... I zobacz. No i samo, nie? To leci samo. Jeżeli trzymasz głowę odpowiednio wysoko, nawet nie trzeba za mocno tej ryby wyginać i robi się, widzisz, ziarenka, no i ziarenka są takie przyzwoite. Ryba ma około 68, no zobacz, 70 cm. Generalnie przyjmuje się, że samica troci jej płodność względna. To jest około 2000, 1500-2000 ziaren na kilogram masy ciała. Czyli taka ryba 5-kilogramowa ma około 10 tysięcy ziaren. Coś jest nie tak z tym anestetykiem, za mało jest. Co jest? Jeszcze się ruszają. Michał, dożyć mililitr jeszcze, nie? Już jest 20? Aha. Jeszcze jest stosowany sposób pneumatyczny, prawda? Tak, tak, tak. Jest sposób pneumatyczny, ale jakby to powiedzieć... Przy takiej ilości to nie... Przy takich ilości to właśnie to... No, generalnie... Pneumatyczny to jest bardziej przemysłowy. Znaczy, już mnie tutaj kolega poprosił. Stała już, tam stoi. No, nie wiem, czy minęły 2 minuty. Już zaczynają prosperować funkcje życiowe. Rybka wstała.
A ma na grzbiecie taką... Ale to wąkę, ale się dzieje. No! Mamy następną samiczkę, która wydaje się być miękka, fajna. Grzecznie śpi. No to już taka większa, jakiś chyba... Można określić jakąś średnią, którą zarybiacie co roku rzeki właśnie na podstawie takiego tarła? To znaczy około 700-800 tysięcy sztuk wylęgu i na rybku letniego. O ja. To są takie w sumie dwa najmniejsze sortymenty. I tylko takimi, jeżeli chodzi o troć, zarybiamy. Zresztą to opowiemy jeszcze o wylęgarni, zresztą będziemy zarybiać razem, nie? Ale gdzieś około 700-800 tysięcy sztuk. To jest oczywiście materiał bardzo mały, który ulega bardzo dużej selekcji naturalnej, trzeba wziąć pod uwagę. Ale przez to jest to materiał, powiedzmy, taki zbliżony do, najbardziej zbliżony do ryb z naturalnego tarła, chociaż wiadomo, że naturalne tarło to jest co innego, nie? Zawsze robicie przeżywalnościowe tarło? Tak, robimy przeżyciowe od 2010 roku, jeszcze tu nie pracowałem. I w naszym okręgu przeżyciowe tarło było, troci było pierwszym w ogóle w Polsce. I wtedy ludzie pukali się w głowę i mówili, ale jak to? O kadencji zdaje się Romka Pieczaka. Tak. I cieszy mnie to, no bo nie wyobrażam sobie, żebym miał na przykład tutaj, zobacz ile ludzi przychodzi. Jesteśmy prawie że w centrum miasta, a mielibyśmy te ryby walić w łeb i rozkrajać tutaj. No bo jak widzisz... Ale z drugiej strony celowo pytam, bo szanse na powrót i do morza z tymi przeszkodami, które ją napotkają, plus jeszcze ewentualny powrót z powrotem na tarło są, nie wiem, po przecinku tysięcznym? Nie, są niewielkie, znaczy są niewielkie, ale są. Rafał robił takie badania z łusek, Rafał popraw mnie, jeśli gadam głupoty, że z tych... Pobieraliśmy łuski przez kilka lat tutaj na punkcie odłowu i Rafał był w stanie określić, ile razy ryba była na tarle, w jakim jest wieku. I tam wynikało jasno, że część ryb była na tarle drugi raz. I to się kształtowało gdzieś od 5 do 10%, średnio 8% ryb wraca drugi raz na tarło. To jest duży procent. To jest moim zdaniem duży procent. W dobie UDN-u, no, w ogóle gdzie wszyscy uważają, że 100% ryb pada, nie, oczywiście jest nieprawdą, około 8 ryb wraca drugi raz, czyli nie dość, że przypłynęły, wytarły się lub je wytarliśmy, popłynęły do morza, nie dały się złapać tam kłusownikom, no rybakom właśnie drugi raz i wróciły jeszcze raz. Także moim zdaniem warto to robić, nawet dla takiego niewielkiego procenta. Poza tym wiesz, no każdy ale mówi... też dla samej etyki, nie? Niech natura sobie wybierze... Nie ukrywam, że też to jest jakiś taki... Co ma zrobić z tą materią? Działanie no PR-owe. No, na nasze tarła tu przychodzą czasami dzieci, przedszkola. No widzisz, jest tutaj zawsze otwarta furtka, przychodzą przechodnie zapytać. Oczywiście jest, znajdzie się zawsze ktoś, kto przyjdzie, że o, zabijacie te ryby. Jak zobaczą, że te ryby gdzieś tutaj przeżywają to tarło, to chociaż powie, o, to kawior drogi, nie? Bo zobaczy ikrę, kawior drogi. No są ludzie uszczypliwi. Ale faktycznie, ja pierwszy raz na tarle, a widziałem już tych tareł, mnóstwo, to może nie jak ktoś z wylęgarni, żeby tak delikatnie leciała ikra. Wiesz, to też trzeba, jakby to powiedzieć, mieć to coś w sobie, nie? To nie każdemu tak leci. Nie. Nie, ale tak sobie żartuję, no ja generalnie robię 10 tareł w ciągu roku ryb łososiowatych. Strągi potokowe trzemy na ośrodku zarybieniowym i 3-4 tarła tutaj troci. To jest wszystko, ja nie mam takiej wprawy. Znam chłopaków, którzy mnie jakby trochę, znaczy dali mi parę wskazówek, o których ci mówiłem, o tej wodzie, pokrywach strzelowych, o tym trzymaniu jak najwyżej tej głowy. Z takiej tutaj bardzo dużej wylęgarni pod Bytowem, to tam chłopaki trą kilka razy w tygodniu, prawie cały rok,
i potrafią tam na łeb 100-200 ryb dziennie wycierać. Ja tutaj też miałem takie tarła, że miałem ponad 100 samic wytartych, sam wycierałem jeszcze, nie? Także i to były fajne tarła. No, no 10 ryb, nie, to znaczy ile ludzi jest. Więcej ludzi jest niż samic do wytarcia, no ale... Więcej samców niż samic. Jeszcze do tego więcej samców niż samic. Znaczy co akurat w przypadku troci jest dobre, bo ta pula genetyczna jest wtedy bogata. Dobrze. Dobre tarło już... zaczyna się od 50 samic. W górę. Tak, dobre tarło się zaczyna od 50 samic. Także to jest takie jakby pierwsze, może nie pierwsze stadium, ale tak początkowe. Czy ona wrzucą, nie? Tak, poproszę. Jest akurat badana, pobierane próbki do badań ryby z objawami chorobowymi. To tu jest dobrze widać całą plechę. Tu w tej strefie nie ma pleśni, a tu będzie. Możesz nawet na drugą wymazówkę wziąć tylko tą plechę. A to może być obtarcie. To jest obtarcie w basenie. No, a to na pewno. Czekaj, jeszcze posmarujemy je tak. Okay. Tej plechy. Dawaj, może to ci pomoże dziecko. Drugie, bo tak było. Co to jest za środek? To jest betabina. Taka odstarzalnik na bazie jodu. A. Ale bardzo ułatwia go jenie ram, tak? 8 samica centymetrów? 53. Zobaczcie, tamte już nie leżą, stały sobie, pływają. Ta jeszcze potrzebuje 2 minut, żeby dojść do pełni siebie. Ładnie widać, tutaj prosty ogon troci. Łosoś ma taki wygięty, księżycowy, księżycowaty. Po pobraniu gamet, odpiciu, samice wracają do natury. Myślałem, że pod prąd podpłyną. Zaraz ci opowiem coś, nie? Tu jeszcze nagraj, jak sobie wracają. Zdziwiony. I płyną sobie do morza. Co nie jest regułą. Nie jest regułą. I dlaczego wpuszczamy ryby do przepławki? No właśnie. Już ci tłumaczę. Robiliśmy różne próby. Wypuszczaliśmy ryby po tarle powyżej. No tak myślałem, że tam powyżej, będziemy. No. Powyżej i tam wypuszczamy samce generalnie, bo one sobie tam płyną dalej. Jeszcze będą miały okazję gdzieś tam wziąć udział w naturalnym tarle. Tak? Te samice już nie. Samice wpuszczamy tutaj, ponieważ nieraz było tak, że wypuściliśmy ryby samice powyżej i część z nich nam spływała na pułapkę od drugiej strony. I był problem. Nie wypuszczamy poniżej jazu, bo czasami one, gdzie się ściągała woda... O, Władek niesie rybę, zobacz. Chyba. O, ryby przyszły. Właśnie Władek złowił rybę. O, ładny kolor już z daleka widać. Tak. Nie wypuść... Samiec? Aha. To do ostatniego basenu. Nie wypuszczamy ryb poniżej jazu od razu. Często one spływały gdzieś w dole, a tam już kusownicy wiedzieli, że my robimy tarło. I te ryby takie jeszcze słabsze gdzieś spływały do brzegu, no i tam takim jakąś osenką to były łatwe do złowienia. Wypuszczamy ryby do przepławki, one sobie w tych komorach odpoczywają. Czasami widzimy te ryby do ostatniego. Ale ładny. Ma takie kółka na to już. Gdzie?
Ale piękne. Nie, nie, jest. Nie. Mogę światło? No możesz. No. Światło, co się? Ciężko będzie to utrzymać. Przepiękny. No, malutki. Ale wybarwiony jest przepiękny. No. Weźmiemy go tutaj, go dotarło. Tak, tak, tak. I te samice tutaj czasami sobie dwa dni jeszcze odpoczywają. Odpoczywają sobie dwa dni w tej przepławce, my je widzimy tutaj. I ciekawostka jest taka, że te samice bez ikry, niektóre z nich mają jeszcze taki instynkt, albo się nie orientują, że są już wytarte. I widzimy w skanerze, że one płyną jednak do góry. I tam gdzieś nawet słyszałem, nawet nigdy nie widziałem, że te wytarte ryby próbują gdzieś tam jeszcze coś kopać. Nie wszystkie. Więc... Niby logiczne, nie? Bo to musi z ciała, nie? A nie z, tak. Z człowieka ingerencji. A samce płyną w górę i normalnie biorą jeszcze udział w naturalnym tarle. Ta samica łososia, którą wytarliśmy ostatnio, to też stała tutaj całą noc i to w tym największym nurcie. Władziu przychodził, latareczką świecił i cały czas ona gdzieś tutaj sobie odpoczywała, dopiero na drugi dzień rano gdzieś tam spłynęła. Nie? No piękna barwa. Przepiękna, przepiękna. Barwa. Jak nie trzeba, to go za mocno nie wycieramy, tak? Tylko delikatnie tutaj. Bo chcemy, żeby on jeszcze trochę pożył. Albo go wypuścimy, a nawet go zostawimy na następne tarło. No to jeszcze go... Chodzi o to, że ty nie potrzebujesz tyle nasienia, żeby zapłodnić tą ikrę, którą też jakby masz. Pobrałeś sobie kilka różnych samców, rozumiem? Tak. Żeby zwiększyć pulę genetyczną. No właśnie. Tak jest. No generalnie tą ikrę, którą mamy, to byśmy jednym samczykiem zapłodnili, tam bez żadnego ale. Ale jeżeli mamy samce... Do wyboru. Do wyboru, do koloru. No to jeżeli wytarliśmy 11 samic, dlaczego nie wytrzeć 11 samców? Staramy się, żeby przynajmniej była taka proporcja, znaczy 50 samic, 25 przynajmniej samców. Okay. Tak, żeby chociaż połowa. Idealnie jest, jak jest 1:1. Nie zawsze mamy tyle samców, ale staramy się to zrobić tak, jak najlepiej potrafimy. I też, jak rybka śpi, delikatnie. To też jest korzystne, bo nie musicie wyczerpywać całego nasienia i tak dalej, tylko tak. próby sobie pobrać. Tak nie? Jest, tak jest. I to znaczy, on ma w sobie tyle nasienia, że on to może, wiesz, że tak powiem, baraszkować z dziewczynami. Do końca, nie? Ale to nawet a nie może ma jeszcze w naturze nie ma, no i o to chodzi. I wypuszczając taką rybę, to ona jeszcze ma szansę, i to duże szanse, na udział w tarle naturalnym. I powiem tak, że w tej dobie UDN-u, widzisz, jak ładnie utrzymujemy samce, w jakim one są stanie. Często brakuje samców na tarliskach. My wypuszczamy te ryby w połowie listopada i pojawiają się samce na tarliskach, zdrowe. Być może nasze, nie wiem. I psiowcy? Tak jest. Są, na posterunku. Długość? Dobra, bierzemy. Być może, tak. Dobra, ja sobie znajdę 59. Aha, czekaj, bo ja muszę go złapać tu. Z tyłu. Nie. Ja muszę przynieść. Trzymać mu. Tak. Ile miał? Tak, teraz... Jeszcze usta. Ja byśmy... To był problem. Dobra. Teraz też. Tylko, że przy tych samych chciałbym sobie zaznaczyć jeszcze, czy one są wypuszczane. Co? Dobra, ja wtedy powiem, czy ten sam... Coś z niego? Nie. Jak nie, to... Tu odpijamy? Czasami jak mamy takie większe trochę i takie bardzo ładne przystojniaki, to bierzemy od nich dwie strzykawki, żeby było więcej ładnych dzieci. Co, i tak się nie mogę napatrzeć na tą piękną szatę graficzną. O, ten fajnie dobry. No wiem, specjalnie tak powiedziałem. A czasami taki... Ja czasami coś palnę, ale to... Szata godowa. Szata godowa, oczywiście. Ale...
O, ten dobry dawca. Kiedyś wokalista z Raz, Dwa, Trzy powiedział coś takiego, że on specjalnie też się bawi słowami, bo czasami zapamiętają właśnie tamto i sens, aniżeli normalne słowo wypowiedziane. Super, dobra. No i super. Dobra. Przepiękne. Teraz tak, tego wypuścimy. Weźcie, zbadajcie. Oj. To znaczy tak, nie, bierzcie go. To co, róbcie, to, co chcecie? Długość. Ale gdzie pójdzie? I on pójdzie strzałeczka do góry, do rzeki. Strzałeczka do góry. Tak, tak. Tylko jeszcze, gdzie jest Marcel? Tutaj. Zobacz, Marcel, gdzie obcinają chłopaki, żebyś wiedział, która to jest ryba. Tak? Będziesz wiedział, że ta ryba idzie do wypuszczenia. Ile centymetrów? 57. Samce mają taką twardą skórę i bardzo trudną łuskę ściągnąć. I bardzo często jest zregenerowana i nie da się odczytać wieku prawidłowo. To jest ten kaban, nie? To jest problem samców. Można jeszcze odchylić tą płetwę odbytową, żeby pokazać? O. Oznaczona w ten sposób ryba, jeżeli wróci, to i strzelcy będą wiedzieli, że to ta. Widzimy jakąś modyfikację pokrywy skrzelowej. Ale widzę właśnie, że odkryte są... To mogą być pozostałości po jakichś przejściach chorobowych. Albo po przejściach walki o życie. To też. No. Się zabliźniło. No widać, że są takie poszarpane te skrzela, ale jeszcze funkcjonujące, prawda? Niby odkryte. Kolor jest okej. No nie? Dobra. Takie delikatne. A okazuje się, że bez pokrywy też dobra, funkcjonują. Waldek. Dobra, my jesteśmy gotowi. Tak, Waldek bierze. Oh shit. Coś na sumieniu musi być. Nie, no, odruch. Woda. I następny pan. Dobrze. Trochę większy. Zadratał z tego. Tak, zadratał się. Specyficzna kufa, dolna, tak, szczęka. Tak? Do wypuszczenia. No ale musisz go odpić. Tak, tak, trzeba go odpić. Strzałka do góry, tak? Tak jest, strzałeczka do góry, wypuszczona. O, jak ja bym miał płacić za te alimenty. Sam sobie to rzeczy? Nie. To ja zawsze mówię odwrotnie, że to położna powinna otrzymywać te 500+, nie? No tam dobra, grosz plus, nie? Co? Chociaż grosza, żebym dostał za każdą rybę, która powstanie naszej wylęgarni. Położny Wojciechu, co ty na to? Jestem za. Zbudowałbyś za to przepławkę? 500+. Chętnie. Taki mikro 500+. Dobra. Dobra, bierze go Waldek i go wypuszczamy, tak? Strzałeczka do góry. 59. Wszystkie zdrowe jak na razie. Tak. Ładne, nie? Bez zmian. I to co mówię, jak są samce w drugim basenie, no, to podczas tych kąpieli dostają, tak na dobrą sprawę, większą dawkę środków. Tak. I lepiej się trzymają. Gdzie samce nam wykładały szybciej zawsze, mieliśmy problem z samcami, to teraz jakie mamy ładne samce w tym kąpieli. Wypuszczamy. Tak, ale najpierw do odpicia. Pierwszy raz chyba w trocie. Trocie, tak. Ja zawsze takie
smaczki sobie lubię zostawiać na końcu, nie? Tak. O, jednak nie śpi dobrze kolega. Chociaż jesiodr już i cała ta przygoda z tymi jakby no, badaniami też mnie fajnie. Dobra. Nie wiem, co powiedzieć. Patrzyła, no. Cały? Cały. 10 nadajników, pani Joanno. 2 lata zbierałem środki. Do basenu, czyli tam. I w zasadzie 2 tygodnie przed możliwością zamówienia nadajników z Norwegii przyszła osoba prywatna i 10 tysięcy położyła na stół i dzięki temu mógł być, co by nie powiedzieć, realizowany międzynarodowy program naukowy. I wpuściliśmy w Uniejowie 70 sztuk. 10 miało nadajniki. Ja z Uniejowa do Kostrzyna płynąłem za nimi warto. Może go przytrzymać. I 60% nadajników znalazłem. I przepłynęły przez Odrę i zdążyły uniknąć katastrofy na Odrze. No i tyle z ilu ryb dokładnie? Z 11. Z 11 ryb. W tej chwili tyle około ziaren. Myślałem, że 4 ponad. Jest skala. Tak, jest skala. Właśnie. Fajne. Specjalnie kupujemy litry. Tak, żeby. No 4 dobre litry, no to poza podnieniu będzie 5. Może trochę ponad 5. No spęcznieje, żeby jasne. Tak. Jakieś 25-30% jeszcze ta ikra spęcznieje. I wtedy przyjmujemy, że około 8-9 tysięcy. Średnio w litrze ile? 5 tysięcy? Nie, 8-9 tysięcy. 8-9 tysięcy jest w litrze. Taki już napęczniały troci. Bo to już drobniejsze jest. Tak. Łosoś taki 6,5-7,5. Co wylęgarnia wtedy gdzie? W Damnicy. Chyba jeszcze parę kilometrów stąd. Piękny samiec. Ponad 80 cm. Wraca do... Płynie w górę i miejmy nadzieję, że jeszcze coś zapłodni tego roku. Daj mu chwilę, niech stanie na nogi. Dziękuję.